Wszyscy bawiący się w naprawy płowok lakierowych, od zawodowców po kibiców, zastanawiają się, jak zrobić dobry efekt chromu, niklu, czyli takiego lustra, w którym można sobie na przykład facjatę obejrzeć i dajmy na to zlikwidować pryszcza. Jest to tak zwane metalizowanie. Te błyszczące plastiki, które widzicie w sklepach, wymagają dosyć skomplikowanego procesu produkcyjnego, co w przypadku napraw w grę nie wchodzi. Wiemy, że są produkty w sprayu o nazwie efekt chromu, ale jak to naprawdę wygląda w praktyce? Zatem, skoro rodzi się pytanie, czy da się to zrobić przy pomocy spraya, to spróbujmy.